Cześć, witam was bardzo serdecznie, farmingowe świry. Ja jestem Rafik, witam was w kolejnym odcinku Szeryfa Rafika, czyli oceniam wasze mapy. Dzisiaj nie będę się tak rozwodził, bo ktoś tam zarzucił mi, że za dużo pierdolę na początku, znaczy rozmawiam. Więc klasycznie zapis numer 2, poziom łatwy. No i taki był ostatnio spoiler, więc sobie sprawdźmy zatem te borsukowo. Autorstwa Nevar. Oczywiście w wersji drugiej. Coś te wersje drugie są ostatnio jakieś takie modne. Witaj na mapie borsukowo V2. Na mapie znajduje się jedno gospodarstwo. Gospodarstwa. Chwileczkę, znowu coś nie rozumiem. Na mapie znajdują się jedno gospodarstwo, gospodarstwa, skup, sklep, rolmar, hodowla krów i owiec, na oddzielnym placu oraz kur na gospodarstwie. Mapa posiada taką uprawę, jaką jest owiec, a także było to. Nie mam czasu na spację. Gniowica, moje. Życzę mi miłej gry i czekajcie na kolejne mapy. Tu w ogóle nie musiała być spacja. Dziękuję Bardzikowi za pomoc przy mapie. Wow. Mamy PDA zrobione. Jest napisane borsukowo V2. Wow. Ktoś w końcu pomyślał o tym. Kurczę. To jest niebywałe. Tu pod gościem, bo to ostatnio miałem chyba. A dobra, nie będzie setka. Trochę może oczo boląca, że tak z kulturką powiem, ale jest. Dobra. A dobra, sorry, bo sobie moda wrzuconego. Ale to nic. No i tutaj jest już inna troszkę mapa. Polska inna mapa. Jest taka mniej zielona. Znaczy, dobra, może chwileczkę. Ogarnę się. O. O. Te budynki już wszyscy znamy. O, patrzcie, nawet nie wiem, oranżada. Heleno, proszę. To jest jakiś ketchup? Nie, też oranżada. Wiaty. Zobaczmy, otworzę. Patrzcie, mogę otworzyć. Niesamowite. Pierwsza mapa, na której mogę otworzyć. Tak swoją drogą, coś mi przypomina ten budynek. O, mamy wyjście. Czekajcie tu. Okej. Mamy wyjście, wyjazd z gospo. Dobra. Mamy pole. Płaskie pole. O, tu jest błotko. Nie wiem, możliwe, że mapa jest troszkę... Wow. Dobra, tutaj nie radzę wjeżdżać. Mamy obudowanie mapy, tak to wygląda. Każdy widzę tutaj używa tej takiej dystansowej tekstury upiększania mapy, że tak powiem. Pole, tutaj mamy znowu pole, oddzielone pasem drzew. O, kolejne pole. O, proszę. Tutaj mamy troszkę inny kształt pola. Tutaj także. Gdzieś słyszę z daleka ćwierk ptaków, ale to jest ten akurat wbudowany. No powiem wam, bidnie tutaj. Ale lecimy dalej. No troszkę ta płaskość przeraża. Może jakieś, znaczy rozumiem, może jakieś ten, że Wielkopolska na przykład to jest, że tam jest gdzieś tam mega płasko, bo są takie tereny, że serio jest dość płasko, ale tu jest przesadnie, aż chyba. Chociaż mamy, tutaj mamy, jak nie zawsze mamy gdzieś jakieś, mamy trzy pola już, na których jest błotko, jest krzywo. A co mamy tutaj? Ciekawe co to może być. Sprawdźmy zatem. Mamy tu wejście. Będzie coś na rodzaj... chyba aka la biogaz. I tu mamy też... O, czekajcie.
Może pokupuję zwierzaki. Tutaj. O, skrypcior działa. Po roku czasu się nauczyłem go obsługiwać. O, już 65. Nie, to nie są. To nie są krowy. To może owce. O, dobra, no jeszcze tam troszeczkę. O, mamy owce. Fajno. Zajrzyjmy. A, tu mamy krowy. No proszę. Jakaś obora większa. Mamy, o, tutaj unijną dotację. Wow. Ciekawa myśl twórcza. Jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Dobra, pozwolę sobie teraz zakupić jakiś ciągnik. No, niech to będzie losowa akurat Proxima. Oj, przepraszam. Zajrzyjmy do środka. Oj, znowu. Co tam jest? Chyba taki bardziej. Kojec. O, są mućki. Tu sobie się. No, mają tej słomy w otwór. Że tak powiem. No okej. Okay. Zasiądźmy za sterami Proximy. O, mamy sklep. Mamy tutaj też flagi takie ładne. Okej, więc idziemy sobie stąd. Strasznie kurczę płasko to jest. Dajcie mi tego. O. Też te PDA takie dość mało szczegółowe, ale przynajmniej jest. Czasem w ogóle jakieś PDA jest. Nie są to numerowane pola, nie są kupowane, no ale to już tam. Hal 6. No mamy dość kilka pól, tutaj ewidentnie są. O, ikonki są ustawione poprawnie. Sklep, kury są na tamtej farmie. Dziwi mnie fakt, że właśnie krowy oraz no ogólnie bydło, w sensie tam te żywe zwierzątka, jak i owca, są tutaj właśnie, a nie są gdzieś w jednym miejscu na farmie. Tak się staram, czy gdzieś w ogóle jest tak w rzeczywistości, że ktoś sobie ma gospo, a gdzieś tam jedzie dalej sobie owsiąść. Nie, nie wiem. Może tak jest, że ja się nie znam. Życie nie znam. Ale mówię, strasznie płasko. Nie podoba mi się to. Przyznam, tak szczerze. Co mapa, to co coraz gorsze mapy. Jest prawda. Jak dla mnie, rewersowo wciąż jest na numerze 1, jeżeli chodzi o wszystkie sprawdzone mapy. Tutaj nie mam co wam polecić specjalnie, bo nie ma tutaj nawet zbytnio co was złapać. W sensie takiego bakcyla nie da się połknąć. No, a przynajmniej się kupić. A zobaczmy, czy reset działa. O, bo rozsłupał. No, nie ma resetu. To już widzę standard. Ale mam jakiś jeden skup pewnie. Wapno. No, takie są te wszystkie takie podstawowe rzeczy porobione, ale... Zakończenie mapy jest strasznie ubogie, takie troszkę... No, zobaczcie sami. No i te pola. No, sam nie wiem, czy bym wolał grać na Westbridge Hills, czy tutaj. Bo te pola to mnie nie zachęcają. Tamte mapy, chociaż oryginalne, są troszkę krzywe, a tu jest płasko. Totalnie płasko, jak kurczę na stole.
A w ogóle tu są dojazdy jakieś? Nie, chwila, dobra, tu mamy dojazd do tego pola. Tu powiedzmy, te pole też ma dojazd. A, tu mamy pole, takie drzewa, wiecie, że... O, i ma kolizję. Szacun. Chociaż coś. Tutaj nawet na tej mapie mogą chociażby przez środek sobie iść takie te linie elektryczne. To już by to było trochę tam bardziej przystępne i takie smaczne. A tak to tak strasznie tutaj pusto jest. No zobaczcie sami. No mnie tutaj w tym momencie nie ma co zachęcić. A na przykład wczoraj tak. Nie, przedwczoraj już nie wiem. Na tych całych tam radzanach był taki widok, który mi się podobał, bo była taka dolinka, były tam drzewa, jakaś droga. No a tutaj nie ma takiego miejsca, które mogłoby mi się spodobać. Spadajmy jeszcze sobie na końcu gospodarkę. Tu jest też dość pusto. Duże przestrzenie, no trudno mi powiedzieć coś więcej tej mapie. Może sprawdźmy, może przeoczyłem coś. To jest jakieś ten... Nie wiadomo, gdzie jest to w ogóle. Gdzie jest ta mapa osadzona? Czy to jest w Polsce? Może to nie jest Polska, ale nie, tam był Romer. No nie wiem. To jeszcze... To niech Lok zadecyduje. Dobra, to jest Sojmo. To akurat... To nie to. No, błędy dźwięków. Nie ma dźwięków przy drzwiach. No to widzę. Fajnie. Tutaj też jakieś braki w teksturach. O, i Stator Actor Moved. To jest poważny błąd, bo on naprawdę oddziałuje na wydajność na mapie. Bo to jest błąd, jak można nazwać, po prostu złego rodzaju kolizji. Czy jakoś tak, nie wiem, czy to... Wiem, o co chodzi, ale nie wiem, czy dobrze to mówię. Dobra, czyli no z logiem jest też tak na opak. No i sama mapa mi się nie podoba. I tej mapie dam takie... takie solidne... 2 na 10. I tej mapie się należy 2 na 10, jak najbardziej. Nie podoba mi się, naprawdę. Czekałem właśnie, bo tak... Wydawało mi się, że już jestem zbyt pobłażliwy, jeżeli chodzi o te mapy. Ale jednak jest coś, co w końcu mi się nie podoba. I Borsukowa wam chyba nie polecę. Mapa może być... O, tu jest troszkę chyba. No jest zbyt równinna mapa. O, patrzcie, dojrzewam. O, i tu jest ten owiec wspomniany. No jest dodatkowa uprawa, ale tej mapie już nic nie pomoże. Co prawda ma zrobione PDA. Troszkę oczo bolące to jest, ale jest zrobione. Ale to już nic nie zmieni mojej oceny. Tej mapy wam nie polecam. I chyba tyle z mojej strony. Dajcie znać, co sądzicie o tej mapie, o innych mapach, o tej serii. No i oczywiście możecie zostawić lickę, a jeżeli wam się spodobało i po prostu już to tyle. Także komentarz mile widziany i jeżeli jesteś nowy, to możesz zostawić subskrypcję. Na razie.